Dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, z którego nagrywaniem ociągałam się bardzo długo. Po raz pierwszy pomysł ten zaświtał mi, kiedy przeczytałam tę książkę pod tytułem Niedostatek, zaraz o niej opowiem. Potem zaczęłam kompletować kolejne książki, które będą w podobnej tematyce i tak bardzo się rozpędziłam, że nie wiedziałam, kiedy skończyć. Ostatecznie zdaje się, mam tutaj 6 różnych pozycji, o których postaram się opowiedzieć w miarę zwięźle, żeby Wam przedstawić je bliżej i zachęcić do ich przeczytania, ponieważ nie ma tutaj ani jednej takiej, którą odradzałabym z całego serca. No więc zaczynajmy. Niedostatek. Niedostatek to jest powieść napisana przez Lynn Stenger Strong, która opowiada o Elizabeth. Elizabeth jest kobietą około 40, która mieszka w Nowym Jorku. Przeprowadziła się do Nowego Jorku. Tam wyszła za mąż, tam prowadzi pracę zawodową. Natomiast tak naprawdę jej życie jest bardzo rozczarowujące. Kiedy była nastolatką, wyobrażała sobie zupełnie inaczej ten moment, kiedy wkroczy w dorosłość i kiedy sama będzie decydowała o swoich losach. Nowy Jork jest dla niej taką ziemią wymarzoną. Miejscem, w którym bardzo, bardzo chce żyć. Miejscem, w którym chce utrzymać się na powierzchni. Jej mąż wcześniej pracował jako pracownik naukowy, natomiast zrezygnował z pracy w biurze i postanowił zająć się rzemiosłem. Ta jego nowa praca nie przynosi mu zbyt wiele zarobków. Sama Elizabeth natomiast wykłada literaturę, ale nie ma również stałej pracy, pracy, która przynosiłaby jej takie dochody, na jakie mogłaby liczyć, będąc profesorem na jakiejś uczelni. Ona podejmuje się różnych zastępstw, ma jakieś pojedyncze godziny na różnych kursach, z trudem wiąże koniec z końcem i z trudem sobie radzi, ponieważ ta praca w różnych miejscach wymaga od niej ciągłego bycia w ruchu, ciągłego przemieszczania się, co zajmuje jej bardzo dużo czasu. Ta para ma 2 dzieci. I o czym tak naprawdę jest ta książka? O tym, jak bardzo nasze oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Jak czasami musimy swoje ambicje obniżyć bardzo, bardzo nisko i zmienić sposób, w jaki postrzegamy samych siebie. To stało się z Elizabeth. Tutaj mamy jeszcze jeden ciekawy wątek, który dotyczy przyjaźni, nastoletniej przyjaźni, przyjaźni od czasów szkolnych z koleżanką Saszą, która to również ma dość skomplikowane losy i Elizabeth tęskni za latami, kiedy wszystko było proste, świat był miły, przyjemny i wydawało się, że ciągle są wakacje. Ta książka to także powieść o Nowym Jorku. Nowym Jorku, które nie jest łatwym miejscem do życia. Jak już Wam opowiedziałam, ta para zmaga się z wieloma trudnościami. Jedyne, co tak naprawdę dobrze mi się układa, to to, że są dla siebie dobrze i rzeczywiście się kochają. Są dobrymi rodzicami, choć nie idealnymi, ale starają się zapewnić swoim córkom jak najlepszy dom. Natomiast nie chcą zrezygnować z mieszkania w Nowym Jorku. Nie chcą zrezygnować z mieszkania w konkretnej dzielnicy, która stawia ich na pewnym poziomie, która mówi o tym, że są ludźmi dobrze zarabiającymi, dobrze sytuowanymi, ludźmi z ambicjami. To mieszkanie też w tej dzielnicy, choć bardzo drogie, choć praktycznie ich na niej nie stać, jest także utrzymywane dlatego, że pomoże córkom dostać się do wybranej szkoły. Szkoły, która również tania nie będzie. Także bardzo Wam polecam. To się wydaje taka głupiutka książeczka, ale naprawdę pokazuje bardzo wiele różnych aspektów dorosłego życia. Następną książką, którą przeczytałam o Nowym Jorku, bo właśnie to jest tematem tego filmu, nie chciałam wcześniej tego zdradzać, jest zbiór esejów, zbiór felietonów Fran Leibowitz pod tytułem Nie w humorze. Tutaj nawet Nowy Jork odbija się w okularach naszej bohaterki, naszej pisarki. Te felietony ukazywały się w latach 80. w różnych gazetach nowojorskich najczęściej i Fran pisze
w nich o różnych swoich spostrzeżeniach dotyczących i mieszkania w mieście, ale także różnych ludzi, zawodów. Pisze również o dzieciach, pieniądzach. Sama siebie przedstawia jako taką leserkę, która w zasadzie najchętniej nic by nie robiła, tylko snuła się po mieszkaniu z papierosem i nie wiem, z kawą zdaje się. I jedynie co może ją zmusić do pracy zarobkowej, to rachunki oraz redaktorzy, którzy zmuszają ją do oddania kolejnych tekstów. Powiem Wam, że miałam bardzo duże oczekiwania związane z książką pod tytułem Nie w humorze i ona trochę mnie zawiodła. Zawiodła mnie dlatego, że po prostu te teksty bardzo mocno się zestarzały. Nie ma w nich świeżości. Poza tym nie spodziewałam się tego, że Fran Lebowitz tak bardzo lubi wszelkie listy, ankiety i wypunktowania. Tego tutaj jest mnóstwo w tych jej felietonach. Myślę, że tak, przeczytanie pojedynczych, jednego, dwóch jest dosyć ożywcze, natomiast przeczytanie całej książki za jednym podejściem, czy też kilkoma, może być nieco przyciążkawe i trochę sucharowate. No i kolejna książka, którą czytałam we wrześniu, tak jak sobie obiecałam, to 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat, Michela Zukofa. Ta książka opowiada o wydarzeniu, o którym wszyscy tak naprawdę bardzo dużo już wiemy, ale ujmuje to wydarzenie w taki sposób, że przedstawia je minuta po minucie. Zaczyna od domów ludzi, którzy w jakiś sposób będą dotknięci tragedią 11 września. To są i strażacy, to są policjanci, to są osoby zajmujące się nadzorem ruchu lotniczego, to są pasażerowie samolotów, piloci, to są osoby, które znalazły się w World Trade Center o 9 rano 11 września 2001 roku, lecz także osoby, które tam pracują. Także mamy bardzo szeroki przekrój tutaj różnych rodzin, różnych ofiar, ponieważ nawet ci, którzy przeżyli, także są ofiarami. Oni bardzo często zmagają się do tej pory z różnymi traumami, z różnymi także zdrowotnymi, fizycznymi niedogodnościami. Bardzo, bardzo ciekawie jest to napisane. Na początku trochę mnie irytowało to, że ciągle przeskakujemy z miejsca na miejsce, że ciągle przeskakujemy pomiędzy różnymi osobami. W pewnym momencie zaczynamy już zapamiętywać te osoby, te rodziny, o których autor pisze i ta narracja układa nam się bardziej liniowo, nie jest tak bardzo poszarpana. Są tutaj sceny, które chyba nigdy nie wyjdą mi z głowy. Sceny dość drastyczne. Sceny, które są opisane tak obrazowo, że ja po prostu czytając o nich miałam je przed oczami, tak jakbym oglądała film. I szczerze mówiąc, wolałabym o nich nie przeczytać i tego nie widzieć. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ten autor poradził sobie z odtworzeniem tragedii 11 września, bardzo, bardzo Wam polecam. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. To jest świetny reportaż. I kiedy myślałam, jaką książką zamknąć ten nowojorski cykl, przypomniałam sobie, że mam gdzieś na półce od kilku lat Nowy Jork od Manhattan do Ground Zero Magdaleny Rittenhouse. To jest taka książka wydana kiedyś przez wydawnictwo Czarne. Już nie pamiętam, jakoś w 2011 czy 2012 roku. To nie jest świeżynka, 2013. Ale ona była pisana trochę wcześniej, ponieważ autorka tutaj odwołuje się do, zdaje się, do 2012 roku. I jest to książka, która jest tak naprawdę dość osobistym wyborem pewnych aspektów związanych z Nowym Jorkiem. Przede wszystkim trochę o historii Nowego Jorku, w jaki sposób Nowy Jork trafił w ręce Anglików, później stał się amerykański, ale także o budowaniu drapaczy chmur, o budowaniu mostów. Bardzo świetna historia, którą sobie tutaj zaznaczyłam, żeby Wam trochę o niej opowiedzieć, dotyczy mostu bruklińskiego. Został zaprojektowany przez ojca. Jego budowa była kontynuowana przez syna architekta, który bardzo dużo czasu spędzał pod powierzchnią wody w Kessonach, tam gdzie
kopano wykopy pod filary mostu i nabawił się bardzo niebezpiecznej choroby, która unieruchomiła go w domu. On musiał siedzieć na wózku i z okna swojego apartamentu oglądał postępy na budowie przez lornetkę. I tutaj coś, co bardzo mnie urzekło. Sprawy wzięła w swoje ręce żona Reblinga, Emily, która przeszedłszy ekspresowy kurs matematyki wyższej i inżynierii, w ciągu najbliższych 11 lat zawiadywała budową pod jego kierunkiem. Sprawdziła się nie tylko na froncie konstrukcyjno-inżynieryjnym, lecz także w roli dyplomatki i menedżera. Umiejętności te były na wagę złota. Słuchajcie, czasy, kiedy jeszcze myślano, że kobiety są strasznie głupie, a tu nagle zwykła żona inżyniera, prawdopodobnie wcześniej pani domu, bierze sprawy w swoje ręce, uczy się matematyki, uczy się projektowania i zarządza ogromnym placem budowy. No po prostu niesamowita sprawa i ja tak naprawdę chciałabym więcej przeczytać o tej Emily, która no tak świetnie się sprawiła, że owoce jej pracy podziwiać możemy do dnia dzisiejszego. O czym jeszcze pisze Magdalena Rittenhouse? Pisze na przykład o nowojorskiej bibliotece, pisze o księgarni wielkiej, pisze o tym, jak powstawał Central Park, o innych różnych projektach, w których angażowali się mieszkańcy miasta i które miały przynieść im coś dobrego. Bardzo fajnie się to czyta. Polecam, naprawdę polecam, bo jest tutaj dużo ciekawych historii, które zapadną w pamięć. I kiedy już odkładałam tę książkę na półkę, okazało się, że tuż obok stoi książka, która ma w tytule również Nowy Jork. Więc od razu ją zdjęłam i przeczytałam. Jest to komiks Mój nowojorski maraton, napisany przez francuskiego i narysowany przez francuskiego pisarza Sebastiana Samsona. I ten Sebastian Samson napisał komiks autobiograficzny. On jest nauczycielem plastyki w szkole w Normandii, w małym miasteczku w Normandii. Człowiekiem, który prowadzi takie bardzo stacjonarne życie, bardzo siedzący tryb życia, niewiele się rusza. Ale ma bliski kontakt z biegaczami, ponieważ jego żona jest bardzo aktywna, regularnie ćwiczy bieganie, bierze udział w różnych zawodach i otacza się osobami również ze swojego klubu lekkoatletycznego. I któregoś dnia, kiedy zaczynają się trochę nabijać z tego Sebastiana, że on taki robi się trochę ponczusiowaty, on postanawia, że od nowego roku bierze się za siebie i będzie biegał. I rzeczywiście ten swój plan realizuje, biega na pobliskich klifach, robi sobie takie trasy na początku dla niego wykańczające, później coraz bardziej sprawiające mu przyjemność. I gdy któregoś razu, również podczas spotkania towarzyskiego, pada pomysł, by wziąć udział w maratonie, on również się zgłasza. I oni idą tutaj na całość i wymyślają, że będą brać udział w maratonie nowojorskim. Wszyscy się zapisują, wszyscy zostają zaakceptowani i po kilkunastu miesiącach wyjeżdżają do Nowego Jorku, ażeby w tym maratonie wziąć udział. I ten nasz bohater oczywiście nie biegnie w tej grupie najlepszych biegaczy, on biegnie gdzieś tam, startuje 2 godziny, zdaje się, 3 godziny później po czołówce i daje z siebie wszystko. I żeby jak najwięcej zapamiętać z trasy tego maratonu, ma ze sobą kamerkę, która później pomaga mu narysować kadry, które obrazują jego zmęczenie i trasę, którą przebiegł. Co tutaj jeszcze? Sporo jest tutaj tego Nowego Jorku, ponieważ ci biegacze, kiedy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim najpierw idą na zwiedzanie, oglądają sobie ten Nowy Jork. Ten nasz bohater, wiemy, że jest plastykiem, on jest zainteresowany sztuką, chodzi po muzeach. Także mamy sporo tutaj fajnych miejsc wyrysowanych i co jeszcze zwróciło moją uwagę, autor trochę puszcza do nas oko, ponieważ znalazłam tutaj takie kadry, które są przerobionymi, znanymi obrazami na komiks.
Myślę, że jest ich więcej. Ja znalazłam kilka. Jeżeli ktoś się lepiej zna na sztuce, to na pewno znajdzie ich więcej. Nie powiem Wam, czy ten Sebastian przebiegł maraton, czy też niestety nie udało mu się tego dokonać. Myślę, że musicie się sami przekonać, ale bardzo Wam tę książkę polecam, bo to książka o pokonywaniu własnych słabości, ale także o pięknie Nowego Jorku. I gdy już myślałam, że koniec, dobra, na tym kończymy, będę nagrywać, przypomniałam sobie, że kilka miesięcy temu czytałam komiks o Robercie Mosesie. Robert Moses, proszę bardzo. Jest to mężczyzna, którego nazwiska prawdopodobnie nie znacie, ja również nie znałam go. Podtytuł tego komiksu to Ukryty Władca Nowego Jorku. I to nie znaczy, że on był jakimś mafiozą. Robert Moses był urbanistą, który pracował w Urzędzie Miasta i odpowiadał za rozbudowę Nowego Jorku. To on odpowiadał za budowę wielu, wielu mostów, dróg szybkiego ruchu, a także parków, miejsc wypoczynku. Te jego decyzje czasami były witane z wielkim entuzjazmem, ale bardzo często spadało na niego bardzo wiele złych opinii, ponieważ budowa tak wielkich przedsięwzięć wiązała się na przykład z wysiedlaniem całych osiedli ludzi. Więc on nie miał jakiejś bardzo dobrej sławy i bardzo dobrej prasy. Natomiast teraz z perspektywy czasu widzimy, jak wiele dokonał. Jeżeli będziecie kiedyś w Nowym Jorku lub też byliście w Nowym Jorku, spacerowaliście po jego ulicach, to na pewno nieraz weszliście do miejsc, które powstały z inicjatywy Roberta Mosesa. Ten komiks jest w kolorze, w przeciwieństwie do tego poprzedniego, i również ma bardzo fajne rysunki, również przedstawiające architekturę Nowego Jorku. Także bardzo Wam polecam, jeżeli interesuje Was i Nowy Jork, i architektura, i także osoba tego urbanisty. No więc tak, to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Powiedzcie mi, czy są jeszcze jakieś fajne książki o Nowym Jorku, które według Was powinnam przeczytać. To mogą być powieści, to mogą być książki reportażowe, to mogą być również komiksy, bądź nawet książki dla dzieci, bo wiecie, że ja takie czytam. Dajcie znać, co jeszcze fajnego mogłabym znaleźć w tej tematyce i czy zachęciłam Was do przeczytania którejś z tych książek. Mam nadzieję, że tak, bo tak jak powiedziałam na początku, wszystkie warto przeczytać. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie, życząc Wam super nowego roku, udanego Sylwestra, wielu, wielu przeczytanych książek w przyszłym roku, książek udanych, książek, które sprawią Wam mnóstwo satysfakcji. Trzymajcie się ciepło, pa, 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 pa.